Jestem Jarosław Bisberg. W 1995 roku założyłem Fundację Terapii Homa. Potem założyłem z Farwacji ekowioska Brugorania w górach tutaj na południu Polski. I większość swojego życia poświęciłem nauczeniu Agnihotry i terapii Homa i ekologicznego ogrodnictwa Homa. No, cel Fundacji Ekowioski to jest to, że nasze gospodarstwo jest przykładem, jak Agnihotra i terapia Homa tworzy oczyszczoną, uzdrawioną i energetyzowaną atmosferę, która regeneruje i odżywia wszystkie istoty żywe, glebę, wody, rośliny, zwierzęta i ludzi dzięki to, że atmosfera jest energetyzowana i oczyszczona. I nasza fundacja jest to organizacja pozarządową. Jej celem jest edukacja i promocja holistycznego, zdrowego, ekologicznego stylu życia. I teraz fundacja w ostatnich latach buduje teraz taki ośrodek, nazywa się Centrum Światła, Center of Light, który pozwoli służyć większą ilość ludzi i poprzez edukację kreować pozytywną zmianę dla wielu następnych pokoleń. Agnihotra i terapia Homa to są starożytne wejdyjskie systemy, wychodzą z starożytnej Wejdy i są teraz rozpowszechniane na całym świecie. Co to robi? To jest bardzo prosty, uniwersalny i materialny narzędzia, proces, który przez naukę o rezonansie na poziomie kwantowym zmienia całkowicie atmosfera, w której to jest wykonany. I wykorzysta kosmiczne energii, które przychodzą do Ziemi w czasie zachodu i wschodu Słońca. Terapia Homa i Agnihotra bardzo korzystnie wpływa na nasze pszczoły i nasze krowy, tak jak widać. Oni żyją szczęśliwie i są bardzo zdrowi i dzięki temu, że praktykujemy wegetarianizmu, weganizm i nasze krowy nie zjemy, oni są z powodu tego i że żyją w taką piękną atmosferę, są bardzo zadowoleni i szczęśliwi. I drugi dobry przykład jest nasze pszczoły, które też są bardzo zdrowe i szczęśliwe. Tutaj, jak widać, nasze pszczoły są hodowlane 100% ekologicznym. No, wiele pasieki są 100% ekologicznym gospodarstwo, tak jak my, wolne od GMO i te wszystkie inne syfy, ale nie mają tą piękną terapię Homa atmosferą, którą nasze pszczoły mają i z powodu tego się bardzo pięknie rozwijają. Terapia Homa służy każdemu, wszystkich żywych istotach, nie tylko ludzi. I dzięki ten oczyszczoną, energetyzowaną, uzdrawioną atmosferę. I jak zawsze mówię, nie wystarczy po prostu kupować żywność ekologiczną, prowadzić zdrowy tryb życia, przestać używać plastiki czy pestycydów. Chociaż wszystkie te rzeczy są bardzo świetne i są bardzo ważne, musimy zająć się więcej proaktywnie, żeby pomóc regeneracji naszego środowiska. Terapia Homa i Agnihotra, który jest najlepszym sposobem, jakim ja znam od wielu, wielu lat, od 40 parę lat, uzdrawia i odnawia naszej cierpiącej atmosferę i środowisko naokoło. Ośrodek, który chcemy tutaj, ten Centrum Światło, który jesteśmy już na ostatnim etapie, chcemy, żeby to było miejsce dla wszystkich ludzi, którzy chcą rozwijać się w tym kierunku ekologicznym, duchowym, tak jak my się rozwijamy tutaj na tej wiosce i wykorzystali tę piękną atmosferę tutaj. Dziękuję. Agna jest swaha, Agna jest swaha, Raja Pata jest swaha, Raja.